Dla nas priorytetem jest to, co pokazujemy już właściwie w ostatnim czasie, że bezpieczeństwo polskiej granicy, bezpieczeństwo Polaków jest dla nas najważniejsze. Oczywiście zdaliśmy egzamin z pomocy, którą udzieliliśmy obywatelom Ukrainy i zawsze te odpowiedzialne decyzje padają. Natomiast wszystkie tematy związane z migracją są bardzo odpowiedzialne i my pokazaliśmy, że bezpieczeństwo Polaków, Polska tak naprawdę, jak spojrzymy na nasz kraj na tle państw Unii Europejskiej, państw świata, jest państwem bezpiecznym. Powinniśmy dążyć i do tego dąży Prawo i Sprawiedliwość, pokazując przez te ostatnie 8 lat, kiedy sprawujemy władzę, że potrzebna jest stabilizacja, potrzebny jest spokój w kraju i my ten spokój zapewniamy. Chaos, który jest wprowadzany w naszym kraju poprzez opozycję, Platformę Obywatelską, on na pewno powoduje pewną taką polaryzację i zachwianie, chcieliby zachwiać to poczucie bezpieczeństwa.